pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie, sobotnio. Dziś zapraszam na film już w nadchodzącym świątecznym klimacie, bo zapraszam Was na poradnik o lookbook z różnymi zestawami świąteczno-sylwestrowo-karnawałowymi. Jeżeli macie w pracy jakąś świąteczną imprezę nadchodzącą, wigilię, albo w ogóle zastanawiacie się powoli, co założyć na święta i na Sylwestra, to w dzisiejszym lookbooku, który kręcę z polską marką Towa, z jedną z moich ulubionych polskich marek, mam nadzieję, że znajdziecie trochę inspiracji. Będą różne zestawy, porady, od bardzo podstawowych po bardziej takie artystyczne. Ja markę Towa, jak wiecie, uwielbiam, bardzo często ją pokazuję u siebie w filmach. Towa robi rzeczy świetnej jakości, są świetnie uszyte, dobrze skonstruowane i w ogóle wyglądają bardzo okazale. I jak ostatnio ustalałam szczegóły tego filmu z Kasią, z właścicielką Towy, to nawet się śmiałam, że zawsze jak mam na sobie Twoje rzeczy, to dostaję mnóstwo komplementów na żywo i też Wy bardzo żywiołowo na rzeczy Towy u mnie reagujecie. Również pod koniec filmu będę miała dla Was tradycyjnie zniżkę, bo wiadomo, oczywiście też wszystko, co dzisiaj zobaczycie na mnie, linki do wszystkich rzeczy wraz z rozmiarami, jakie mam na sobie, będą w opisie na dole, także już ten świąteczny czas modowo u mnie dzisiaj zaczynamy. I zaczniemy od bardzo podstawowych czterech zestawów, czyli takich basiców, podstaw garderoby w różnych kombinacjach, czterech odsłonach. I pierwszą rzeczą, taką podstawą, będzie przepiękna biała bluzka. To jest bluzka wiskozowa, ale nie jest bardzo cienka. Ona się pięknie układa, jest z jednej strony elegancka, jest w bardzo ładnym, ciepłym odcieniu bieli i wygląda z jednej strony elegancko, biurowo, możecie spokojnie ją do pracy założyć na dzień, jeżeli musicie stosować się do dress code'u, ale ma też fajny twist, bo ma rozszerzane rękawy, ma też te rękawy rozcięte, dzięki czemu mamy taki trochę retro, 70s-owy element, ale nadal ta bluzka jest bardzo elegancka. No i tutaj mamy ją w zestawie z ołówkową czarną spódnicą, to jest idealny zestaw na co dzień do pracy. I właśnie, jak macie na przykład albo na Wigilię dla kogoś, kto lubi elegancję. I jeżeli za dnia musicie wyglądać profesjonalnie i elegancko, a wieczorem macie pracowniczą Wigilię albo właśnie jakąś imprezę świąteczną, no to zobaczcie, do tego zestawu dokładamy błyszczące buty i dokładamy ciekawą opaskę. To jest taka opaska z perłami. To jest element, który całkowicie zmienia ten zestaw, bo robi go bardziej wieczorowym, wyjściowym, takim ciekawszym, ale również jesteśmy cały czas w eleganckim klimacie, klasycznym, czerni i bieli i już z zestawu profesjonalno-biurowego macie coś bardziej elegancko-wieczorowego. I razem z tą opaską ta bluzka również świetnie będzie wyglądać do na przykład ciemnych jeansów. To są ciemne jeansy, które rozszerzają się lekko ku dołowi. To jest kolor takiego eleganckiego, ciemnego denimu, też świetnie prezentującego się właśnie na jakiejś imprezie świątecznej albo nawet na Wigilii. Jeżeli lubicie bardziej takie wyluzowane retroklimaty, to jest na przykład zestaw, który ja bym chętnie na swoją Wigilię założyła i kto wie, czy nie założę, bo świetnie się właśnie w tym połączeniu czuję, bo jest trochę retro, trochę artystycznie, ale też dzięki tej bluzce bardzo elegancko. I teraz, jak mamy już podstawę, czyli ołówkową spódnicę, no to możemy do niej założyć do pracy i właśnie na Wigilię, powiedzmy pracowniczą albo imprezę świąteczną, to co mam teraz na sobie, czyli taki bluzo-sweter. I na dzień do pracy zakładacie sobie ten sweter po prostu do ołówkowej spódnicy. On jest cały czas dosyć elegancki, ma formę lekko napompowaną powietrzem, taką przypominającą lata 60. No ale ma tę piękną, błyszczącą aplikację, która nie jest ani zbyt błyszcząca, ani za mało błyszcząca. Ona jest taka po prostu idealna. Za dnia będziecie wyglądać ok, a wieczorem na przykład poprawiacie makijaż na mocniejszy, domalowujecie sobie do tego zestawu czerwone usta i możecie już iść właśnie na jakąś imprezę świąteczną, pracowniczą. To jest w ogóle też świetny sweter, który będzie bardzo dobrze wyglądał również do jeansów, które przed chwilą widzieliście z białą bluzką, do takiego zestawu, który będzie świątecznie bardziej luźny, powiedzmy, bez już takiej mega elegancji, ale przez to, że ta aplikacja się lekko błyszczy, no to zawsze mamy tutaj bardziej element taki strojny, ale też właśnie na luzie do jeansów, do takiej domowej wigilii w luźnym klimacie będzie to świetnie wyglądać. Widzicie, mamy cztery bardzo podstawowe rzeczy, które można gdzieś tam ze sobą zamieniać i za każdym razem stylowo otrzymujemy troszkę coś innego. Teraz czas na coś, co ja imprezowo lubię bardzo już od wielu miesięcy, czyli na garnitury. Dla mnie sezon imprezowo-świąteczny bez garniturów
To nie sezon imprezowo-świąteczny. I zaczniemy czarnym klasykiem, czyli czarną, smokingową, przepiękną marynarką. To jest marynarka, która ma bardzo fajną lamówkę, kołnierz taki lekko świecący się bardziej, ona jest w ogóle satynowa, ale ten kołnierz i wykończenie przy kieszeniach i przy rękawach jest bardziej świecące się, ale cały czas bardzo eleganckie. Do tego mam też proste czarne spodnie. Ogólnie Towa ma cały smoking, ale spodnie smokingowe były troszkę na mnie za luźne. Ja mam tutaj zwykłe czarne spodnie, pod spód biały t-shirt, czyli mamy tutaj taki zestaw black and white, do tego ciekawe szpilki z piórami i mamy z jednej strony zestaw bardzo prosty, ale z drugiej strony taki miejski, silny, imprezowy, taki, w którym ja się czuję rewelacyjnie. Ogólnie taki czarny garnitur, czy tak jak tutaj właśnie bardziej wersja elegancka, czyli czarny smoking, to jest coś takiego podstawowego, co myślę, że może Wam zastąpić tradycyjną małą czarną. A druga propozycja garniturowa to będzie fiolet, czyli to będzie garnitur, który widziałyście na mnie już w filmie z wyprzedaży szafy, bo wtedy go miałam na sobie. I to będzie fiolet z burgundem. Przed chwilą miałam na sobie biały top podstawowy, teraz mam burgundowy. I to są też takie topy, które występują w Towie w trzech kolorach. I to są topy, które są lejące, podstawowe, ale są fajne, bo mają z jednej strony bardzo cienki, lejący się wiskozowy materiał, z drugiej strony mają dwie warstwy i nie są przeźroczyste. Są lekkie, ale zakrywają ciało. I to jest fajne, są taką podstawą właśnie ekstra pod marynarki, albo pod coś, co po prostu zakładamy na wierzch. I drugi garnitur to jest taki garnitur cool, czyli ze złotem. Mam do tego złote akcesoria, kolczyki, bransoletki, złote szpilki i czuję się w tym zestawie bardzo, bardzo dobrze. Też ten fiolet jest takim kolorem z jednej strony ciekawym, bo jest to kolor, z drugiej strony nieoczywistym. Jest też taki imprezowy bardzo i z jednej strony stonowany, z drugiej strony imprezowy. Żywy i ciekawy. I teraz przejdźmy do tego, z czego Towa jest chyba znana najbardziej, czyli do sukienek. I po pierwsze muszę Wam pokazać jesienną cyganerię, czyli to jest jesienno-zimowa wersja mojej ulubionej sukienki wiosna, lato, zeszłego roku, tego roku, sukienki, w której dostaję mnóstwo komplementów, którą uwielbiam i 100 razy Wam pokazywałam. To w tym roku Towa ma, jak widzicie, w takim ciemnym winie, ciemnym buraku, to jest bardzo ciekawy, ciemny kolor z kwiatami, wersję wiskozową, właśnie jesienno-zimową, ona ma dokładnie taki sam fason jak ta wiosenno-letnia cyganeria, czyli ma pasek, ma falbanki, jest zapinana na guziczki ku górze, ma przepiękny fason, który na żywo bardzo tak się spektakularnie prezentuje. No i tutaj, jak widzicie, mam do tego duże kolczyki, również kolorowe, bo teraz to jest taki zestaw, powiedzmy, cyganeria imprezowo na bogato. Do tego jeszcze mam złote szpilki, no i wygląda to bardzo tak z jednej strony artystycznie, z drugiej strony właśnie imprezowo, tak sylwestrowo może, albo świątecznie, jeżeli będzie Wam pasować do klimatu. Ja tę sukienkę uwielbiam i polecam ją każdemu. A druga sukienka to będą z kolei święta i sylwester w klimacie boho, czyli fruwająca, żorżetowa sukienka, bardzo lekka, plisowana, w ciemne kwiaty. Mamy też u góry przepiękną koronkową aplikację i ta sukienka jest ogólnie z podszewką, bo ta żorżeta jest bardzo lekka i lekko prześwituje, ale tej sukienki z jednej strony jest dużo, a z drugiej strony przez to, że ten materiał jest taki lekki, ona jest leciutka i ona sylwetki nie przytłacza. Ja mam ją założoną z paskiem. Ten pasek nie jest sukienką w komplecie, go się kupuje osobno. To jest skórzany pasek, też w takim trochę artystyczno-kowbojskim boho klimacie i właśnie z tym paskiem ta sukienka do bodków będzie świetnym takim bardziej artystycznym, powiedzmy, świąteczno-sylwestrowym zestawem. Na wierzch zakładam sobie futro, czyli to jest futrzak, który też bardzo Wam się podobał, jak go ostatnio nosiłam. To jest futrzak w kolorze takiego ciemnego wina. Przepiękny jest ten kolor, bo to jest taki burgund, fiolet, buraki, no przepiękny zimowy kolor, bo z jednej strony trochę stonowany, z drugiej taki, że go widać, ale nie jest zbyt krzykliwy. To futro jest też dosyć duże, mięciutkie, jest bardzo dobrej jakości, ma świetną podszewkę, wygląda absolutnie rewelacyjnie. Jak lubicie futrzaki, to przyjrzałabym mu się i właśnie takie futro świetnie wygląda na tego typu sukienkach, które właśnie na przykład są w kwiaty i mają kwiaty w kolorze, powiedzmy, tego futra. To jest świetne okrycie wierzchnie. A taką sukienkę też fajnie by wyglądał zwykły na przykład czarny płaszcz albo jakaś taka czarna, dłuższa marynara, ale to futro to jest taka kropka nad i artystyczna, taka kojarząca mi się z bohemą. Ja ten zestaw uwielbiam. A ostatnia propozycja to jest powrót do czerni, ale do czerni ciekawej. No właśnie, jeżeli lubicie czerń od stóp do głów, to fajnie pobawić się tutaj fakturą materiału. Tutaj mamy taki zestaw, w którym główną rolę gra przepiękna koronkowa, falbaniasta, warstwowa spódnica.
Ona z jednej strony jest, wiecie, falbaniasta i koronkowa, dużo się dzieje, ale jest bardzo lekka, przez co ładnie się układa i nadaje sylwetce lekkości, a nie ją przytłacza. To nie jest ciężki żakard, tylko to są lekkie, fruwające koronki. Do tego mamy czarny top z tych podstawowych topów, o których mówiłam przed chwilą, i na wierzch smokingową marynarkę. I właśnie tutaj w tej czerni bawimy się fakturą materiału. Mamy trzy faktury materiału. Mamy grubszą smokingową górę, do tego lekką, wiskozową, lejącą się warstwę spodnią, czyli ten lekki top, i do tego jeszcze koronkową czerń w postaci spódnicy. I w tym momencie ten zestaw, mimo tego, że jest czarny, nie jest nudny. I to jest fajny patent, żeby, jeżeli lubicie czerń, bawić się fakturami, bo to zawsze wprowadzi jakiś taki element ciekawszy do podstawowej czerni i ten zestaw będzie prezentował się efektowniej. Ja tutaj wzbogaciłam go jeszcze burgundowymi, ciemnymi, satynowymi szpilkami. To jest jedyny element kolorystyczny i myślę, że ten zestaw prezentuje się elegancko, ale również właśnie bardzo interesująco. Także moi drodzy, to wszystko. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że może jakieś świąteczno-imprezowe inspiracje dla siebie z niego wyciągniecie. Jeżeli Wy już macie gotowe swoje świąteczne stylówki, to też piszcie, co zakładacie na takie okazje, bo to na przykład okazje takie jak impreza świąteczna w pracy, to są też okazje, które czasami gdzieś tam zaprzątają nam głowę. Ja dostaję zawsze w tym czasie świątecznym pytania właśnie, co założyć na jakieś takie Christmas party czy na imprezę świąteczną, bo nie wiadomo, bo nie za sztywno, nie za luźno, nie wiadomo co. No a mam nadzieję, że dzisiaj tutaj troszkę Was poinspirowałam. Również, jak już powiedziałam na początku, mam dla Was zniżkę i to długą zniżkę, bo od dzisiaj, czyli od początku do końca grudnia aż, macie na hasło Radzka, oczywiście szczegóły będą też w opisie na dole, minus 15% na wszystko w sklepie internetowym Towy. Na wszystko, na cały koszyk. Czy coś jest przecenione, czy nie, czy będzie przecenione, czy nie będzie. Na wszystko, na co chcecie, macie minus 15% na hasło Radzka. Także jeżeli Wam coś wpadło w oko, to kupujcie. Macie też dużo czasu do namysłu. Także tak, mam nadzieję, że ta zniżka po prostu Wam się przyda. Także ja dziękuję Tobie za zaproszenie do współpracy. Kasi, my się bardzo dobrze rozumiemy. Zresztą ja też bardzo, jak wiecie, jej ubrania lubię. Uwielbiam po prostu, co widać. Jeszcze raz, mam nadzieję, że film Wam się podoba, trzymajcie się ciepło i życzę Wam oczywiście świetnego, przedświątecznego czasu, masy fajnych, dobrych wrażeń z imprez świątecznych, no i do zobaczenia oczywiście w moich kolejnych filmach.